Na temat rynku pracy i tego, co się dzieje, a zwłaszcza w czasie pandemii, opowie Nadia Oleszczuk i zaprezentuje te postulaty, które były takie zgłaszane jako najpilniejsze przez ludzi w tych dniach. Dzień dobry, Nadia Oleszczuk, reprezentuję Grupę Prawa Pracownicze. Nasz pierwszy postulat to oczywiście dostęp do bezpiecznej i darmowej aborcji dla wszystkich kobiet. Widzimy jednak dostęp do aborcji w szerszym kontekście. Zakaz aborcji uderza przede wszystkim w kobiety najmniej zamożne. Sytuacja ekonomiczna kobiet musi ulec polepszeniu. Dojść z ekonomią wyzysku. Ta ekonomia to są setki tysięcy pracowników na umowach śmieciowych, którzy zmagają się z niestabilnością w rynku pracy i prekaryzacją. Piszą do nas różne grupy społeczne. Bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Uważnie czytamy wszystkie wiadomości i nie pozwolimy, aby jakikolwiek postulat został pominięty. Zebrałyśmy pierwsze postulaty i zamierzamy je uzupełnić o żądania kolejnych grup zawodowych, pracowników i pracownic handlu, zatrudnionych w opiece rodzin zastępczych, opiekunów i opiekunki osób z niepełnosprawnością, wychowawców i wychowawczyni w ośrodkach wychowawczo-opiekuńczych oraz mikroprzedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy stoją w obliczu ogromnego wyzwania, jakim jest zabezpieczenie prowadzonego biznesu. Rozszerzymy także te postulaty o kwestie mobbingu, emerytur czy lepszych warunków mieszkaniowych. Żłobki i przedszkola dla wszystkich chętnych to sprawa kluczowa, podobnie jak wyrównywanie obowiązków opiekuńczych, na przykład przez dłuższe urlopy ojcowskie czy dodatkowe dni na opiekę dla obojga rodziców. Pisali do nas również pracownicy kultury, przekazałyśmy sprawę do odrębnej grupy rady konsultacyjnej, która zajmie się tym tematem. Dzisiaj przedstawimy pierwsze postulaty, ścieżki wyjścia z bagna, doraźne rozwiązania na teraz. Pierwszy postulat przedstawiamy w imieniu osób, których sytuacja na rynku pracy nie jest stabilna. Dość śmieciówek i niestabilności pracy. Umowy o pracę to są jedyne umowy, które dają realną ochronę praw pracowniczych, czyli na przykład prawo do płatnego urlopu czy ochrony zdrowia. Postulujemy walkę ze śmieciowym zatrudnieniem. Gdy jest określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, to musi być etat. W gastronomii, w handlu czy w ochronie te przepisy są łamane na masową skalę. Pracodawcy preferują zatrudniać pracowników na umowy zlecenia i umowy o dzieło. W branży produkcji i logistyki pracuje setki tysięcy kobiet, zwłaszcza młodych, przez agencje zewnętrzne, agencje pracy tymczasowej. W innych branżach króluje znowuż samozatrudnienie. Na umowach śmieciowych kobiety nie mają prawa do gwarantowanego urlopu macierzyńskiego, który jest zapewniony przez Europejską Kartę Praw Podstawowych, artykuł 33. To jest kolejne prawo człowieka, którego kobiety zostały pozbawione. Dlatego konieczne jest uspołecznienie kontroli pracy oraz wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, tak aby mogła ścigać nieuczciwych pracodawców i miała większe dofinansowanie na ten cel. Za unikanie, tak by była w stanie wychwytywać i karać pracodawców za unikanie kodeksowych umów. I kary te muszą być dolegliwe. Osoby pracujące na umowę o dzieło mają podobnie prawo do płatnego urlopu, emerytury i ochrony zdrowia, więc umowy zlecenia i umowy o dzieło powinny służyć tylko do regulowania współpracy krótkoterminowej, pozbawionej cech stosunku pracy, czyli takiej, która odbywa się w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu pracy i bez nadzoru przełożonego. Kolejny nasz postulat przedstawiamy w imieniu osób młodych. Koniec z darmowymi i półdarmowymi stażami. Artykuł 11 Kodeksu Pracy chroni ludzi przed wyzyskiem i dyskryminacją ze względu na wiek. Niedoceniana, niedostrzegalna praca, przezroczysta praca to jest niewolnictwo XXI wieku. Każda praca ma swoją wartość, dlatego warto jest walczyć o godne warunki pracy i płace dla młodych osób. Odbycie stażu wiąże się z kosztami dojazdu, ubioru, wyżywienia, miejsca zamieszkania. Bezpłatne praktyki i staże są jawną dyskryminacją osób, których nie stać na poniesienie takich kosztów. Młodzi ludzie są też najbardziej dotkniętą grupą przez pandemię COVID-19. Są dotknięci w sposób szczególny i wejście na rynek pracy w tym roku było utrudnione lub wręcz niemożliwe. Programy stażeniowe i wdrożeniowe są potrzebne, ale każda młoda osoba powinna mieć do nich dostęp na równych i sprawiedliwych warunkach. Dlatego postulujemy przyznanie prawa do zasiłków dla wszystkich osób bezrobotnych, młodych osób, które jeszcze nie podjęły pierwszej pracy. Dlatego podkreślam po raz kolejny, należy wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy, tak aby mogła lokalizować wyzysk. Status stażysty w świetle prawa powinien być jasno określony, powinna być ujednolicona terminologia, czym jest staż, a czym jest praktyka.
Walka z tak zwaną rotacją stażystów również jest kluczowa. Ilość stażystów w firmie powinna być regulowana przez wielkość przedsiębiorstwa i przez ilość zatrudnionych w niej osób. Staże i praktyki powinny być wliczane do stażu pracy i podlegać ubezpieczeniom społecznym. Kolejny postulat przedstawiamy w imieniu matek pokrzywdzonych przez ustawę covidową. W wyniku wprowadzenia tarczy antykryzysowej kobiety w ciąży i matki zostały pokrzywdzone poprzez zmniejszenie podstawy zasiłku chorobowego. Dzięki tarczom pośpiesznie wprowadzonym przez rząd kobiety spodziewające się potomstwa lub osoby młode, młode matki żyją obecnie z zasiłków, które są niewspółmierne do rzetelnie odprowadzanych składek ZUS i do zaangażowania w pracę. Kobiety ciężko pracowały, a teraz zamiast przygotowywać się do porodu, przeżywają stres i odczuwają strach. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego i zasiłku chorobowego dla kobiet, które poszły na zwolnienie w trakcie tarczy lub zaraz po jej wprowadzeniu, powinna uwzględniać wynagrodzenie w wysokości ustalonej dla wymiaru czasu pracy przed jego obniżeniem dla wszystkich kobiet. Przygotowany został projekt zmian w ustawie antykryzysowej, który zakłada nowelizację przepisów. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych rządzący powinni zająć się tym senackim projektem ustawy. To jest druk numer 648, projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ta poprawka z 11 września jest dla kobiet tak ważna, ponieważ nie dzieli kobiety na lepsze i gorsze na podstawie daty zwolnienia lekarskiego. Uwzględnia wszystkie osoby, które zostały poszkodowane przez tarczę antykryzysową, a nie tylko ten nieznaczny ułamek kobiet, które przeszły na zwolnienie jeszcze przed wprowadzeniem tarczy antykryzysowej. Tak jak zrobiła to poprawka z 7 października. Pani ministra Marlena Maląg obiecywała początkowo pomóc wszystkim kobietom, a w rzeczywistości większość z nich odesłała z kwitkiem. Dość dyskryminacji, wyższe płace dla kobiet, równe i godne płace, szczególnie w sektorze opiekuńczym i socjalnym. I ten postulat przedstawiamy w imieniu wszystkich kobiet, których praca nie jest właściwie wyceniana. Kobiety stanowią większość w najgorzej opłacanych zawodach, głównie tych związanych z pracą opiekuńczą, edukacją, pracą wychowawczą, instytucjami kultury, utrzymaniem czystości lub niższymi szczeblami administracji, jak portierki, sprzątaczki, bibliotekarki, pielęgniarki. Dlatego postulujemy podwyższenie płac i zatrudnianie na umowę o pracę we wszystkich zakładach finansowanych z budżetu samorządowego lub państwowego. Konieczne jest odbudowanie siatki instytucji opiekuńczo-wychowawczych, żłobków, przedszkoli, domów kultury, gwarantując w nich płace na poziomie średniej krajowej. Uznanie sektora opiekuńczego, edukacyjnego i opieki społecznej za priorytet w budżetach samorządowym i państwowym. Warto jest podkreślić, że kobiety, pomimo tego, że są mniej aktywne zawodowo od mężczyzn, to nie pozostają bezczynne. Wykonują szereg prac, które są niedostrzegalne, nieodpłatne, niedoceniane i wynikają przede wszystkim z tradycyjnego podziału ról rodzinnych i są związane z opieką nad dziećmi, z opieką nad osobami starszymi, potrzebującymi tej pomocy, z obowiązkami domowymi. I przeciążenie obowiązkami domowymi to jest główna bariera w aktywności zawodowej kobiet. I będziemy jako Rada pracować nad wskazaniem wszystkich koniecznych szczegółów i wszystkich koniecznych rozwiązań, które rozwiążą problemy związane z domową i odpłatną pracą opiekuńczą w Polsce i wkrótce je Państwu przedstawimy. Warto jest też podkreślić, że Polki są dyskryminowane na rynku pracy także płacowo. Nierówność zarobków na tym samym stanowisku utrzymuje się na podobnym poziomie od ostatnich 20 lat, a skorygowana luka płacowa według danych GUS-u z 2019 roku wynosi około 20%. Dlatego postulujemy obowiązek jawności płac w administracji i usługach publicznych finansowanych przez państwo, a także w każdej firmie czy spółce Skarbu Państwa na każdym szczeblu. Jawność płac jest narzędziem walki o równość płac kobiet i mężczyzn. Pozwala wyegzekwować zakaz dyskryminacji płacowej kobiet i daje narzędzie do tego sprawdzania, czy pracodawca faktycznie przestrzega w tym zakresie prawa. Pracodawcy powinni i będą musieli co roku wykazywać, że kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają tyle samo. A jawność płac jest także potrzebna ze względu na ogromną skalę nepotyzmu i kolesiostwa. Ujawnienie wysokości płac w instytucjach zarządzanych przez władzę pokazałoby skalę patologicznych zjawisk i pozwoliło na ich ograniczenie. Dziękuję.